Zwykły Minecraft to już się totalnie wszystkim chyba znudził, ale co gdybym był w Minecrafcie rybą? Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson i dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy w Minecrafcie na wersji 1.16.4. I dzisiaj zupełnie coś innego niż normalnie, ponieważ dzisiaj będziemy rybą w Minecraft. Wchodzimy w tryb jednoosobowy. Jak widzicie, mam stworzony świat, który nazwałem Jestem Rybą. I mam specjalną taki dodatek do Minecrafta, który można było pobrać z internetu, który sprawia, że ciągle będę pod wodą, czyli nie mogę wypłynąć z pod wody, czyli co sprawia, że jestem ciągle rybą. I spróbujemy w taki sposób po prostu jak najdłużej przetrwać w Minecrafcie. Zobaczymy, co nas zabije, czy w ogóle nas coś zabije. Myślę, że naszym zagrożeniem mogą być bardzo moby wodne, ponieważ ich na wersji 1.16 jest dosyć sporo, więc to może być nasze zagrożenie. Jednak zanim wejdziemy prawda, ten świat, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków właśnie tego typu, gdzie, nie wiem, jestem rybą, gdzie jestem, nie wiadomo, czymś różnym. Nie wiem, cokolwiek chcecie, napiszcie w komentarzu i prawdopodobnie możliwe, że to nagram, więc śmiało piszcie. I dodatkowo możecie zasubskrybować, zasubskrybować kanał tam na dole, zrobić ten przycisk czerwony, żeby był szary, żebyśmy mogli, prawda, tak osę polecieć z subskrypcjami w górę. Dobra, lecimy z światem. Uwaga, odpalam go. To już jest tutaj działające, to wszystko tutaj, co tutaj jest ten. Jak widzicie, jestem pod wodą. I teraz, jaki jest tego cały fenomen? Jest tego taki, że ja nie mogę spod tej wody wypłynąć, co oznacza, że jak ja płynę przed siebie, to ta woda ciągle przede mną się pojawia. Oczywiście jak wpłynę sobie do wody, no to widzicie, możemy sobie tutaj pływać ile chcemy, jest spoko, ale tworzy się tutaj taki balon, po którym możemy później pływać. Jak sobie gdzieś tutaj będę chciał wypłynąć, no to oczywiście tworzy się kolejny. I w ten sposób spróbujemy przejść Minecraft. Znaczy, no nie przejdziemy go na pewno, bo nie ma tyle czasu, żebyśmy go przechodzili. Nie chce mi się tyle też tego robić, ale tu musimy to rozwalić. Jak widzicie, w ogóle ręka mi się nie rusza. Ja kopię to, ale ta ręka mi się w ogóle nie rusza pod tą wodą. Nie wiem, to jest zepsute totalnie, ale to nieważne. O nie, tam najgorsze jest to, że te bloki wypływają do góry. Ale dobra, zbierzmy sobie drewno, tak żeby po prostu mieć z czego zrobić jakiekolwiek narzędzia. O nie, to drewno mi ucieknie, chodź tu. Dobra, dobra, udało się je zabrać. Tu w ogóle jestem ciekaw, co się wydarzy. Tak, woda się od razu tam pojawia, dobra. Co oznacza, że ciągle woda będzie do góry nas wypychała. No i to oznacza, że skoro tu... O nie, 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 uciekną mi te bloki do góry chyba, czy nie? Dobra, nie ucieknęły, chyba je mam. O nie! Pierwsze zagrożenie już jest! Czemu tak szybko? Czemu tak szybko? Dlaczego? Dobra, musimy uciekać przed nimi. Musimy uciekać, ja nie chcę z nimi w konfrontacji w ogóle nic, nic, nic. Mamy drewno. Mamy go niewiele w sumie. Nie, proszę, zostawcie mnie. Proszę, co ja wam zrobiłem? Ja nie chcę tutaj teraz walczyć z wami. Ja chcę tylko tutaj to drewno, które tutaj gdzieś musi być. Bo nie zebrałem go jednak chyba. Chyba, że ono gdzieś spadło tutaj. Mogło spaść w sumie. O nie, gdzie jest to drewno? Halo, drewienko! Ja cię potrzebuję teraz. Najgorzej. Czy tu gdzieś ono jest? Nie, nie bijcie mnie, proszę. Ono gdzieś... Najgorsze jest to, że ono mogło gdzieś wypłynąć. Dobra, ile? Ile mnie goni ich? Dobra, musimy się gdzieś schować. Dobra, tu jest jakaś ryba na żarcie, żebyśmy mogli sobie zjeść. Ała, ała, ała. No i nie wiem, jak zginiemy, to jest koniec. Jak zginiemy, to jest koniec. O, o. Dar. Dar, dobra. Dobra, bierzemy co tam było i zwiewamy. Bo oni chcą mnie wykończyć. Nie, dlaczego wy mnie atakujecie? To jest trochę jak, nie wiem, ja kontra trzech typów, którzy przeszkadzają mi przejść Minecrafta. To jest coś tego typu, tylko wersja underwater po prostu. Dobra, wchodzimy do kopalni gdzieś. Oni tam polecą za mną. To nie ma sensu, to nie ma sensu. Nie, 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 wracamy z powrotem, wracamy z powrotem. Najgorzej, że nie mogę się nigdzie zabudować chyba. Znaczy mógłbym w sumie. Czekajcie, 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 czekajcie. Dobra. Nie, jaki tłum za mną płynie. Co jest nie tak? Co jest nie tak? Proszę, zostawcie mnie. Dobra, tu mamy tą wodę. Ja spróbuję się tu gdzieś zamurować. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu, przy drewnie. Dobra. Okej, okay, okej, okay, jesteśmy zamurowani. Tu możemy się lekko pod... Co? Co? Czekajcie, czekajcie, ja to muszę tu szybko murować. Dobra. Teraz tu. Dobra, i teraz kopiemy się w dół. Kopiemy się w dół. Ja tutaj nie chcę dłużej przebywać. To co tu się dzieje, to jest jakiś istny dramat. Czekajcie, tu bierzemy to i nie zabrałem tego, czyli tak naprawdę tylko straciłem w tym momencie. Dobra, idziemy na dół. O nie, dobra, teraz musimy zacząć tworzyć cokolwiek. Dobra, tworzymy sobie kill off, czyli podstawowe narzędzia, prawda, minecraftowe trzeba stworzyć. Stworzymy tu, tak, uwaga, raz, dwa,
Robimy kill off. No to szczerze wam przyznam, jest jeden z ciekawszych odcinków, jaki w ogóle nagrywam. Naprawdę, ponieważ dawno nie nagrywałem czegoś tego typu. W sumie nigdy nie nagrywałem czegoś tego typu. A w sumie byłoby to mega spoko. Dobra, czekajcie, tu mamy tak, róbmy sobie już kamienny kill off. Nie ma co tak długo siedzieć na tym drewnianym, żeby to szybciej szło pod tą wodą. Chyba prędkość kopania jest taka sama, mimo tego, że jestem pod wodą. To po prostu, no wiadomo, ryby mają łatwiej pod wodą, nie? Żeby nie był... O kurde. Mam nadzieję, że oni tędy nie wylecą mi. Czekajcie, zamuruję to lepiej dla pewności. Dobra, zróbmy sobie więcej narzędzi jakiś. Weźmy jakiś miecz przede wszystkim, siekiery i tak dalej, żebyśmy szybciej mogli kopać te wszystkie rzeczy. Zróbmy sobie tutaj jakiś... O nie. Zróbmy sobie tu jakiś porządek. Mamy, patrzcie, jakie mamy efekty w ogóle. Mamy z przerwy oddychanie pod wodą, noktowizję i pośpiech, więc mega dobrze. Dobra, bierzemy to tak. No co jest? Miecz tu. Weźmy sobie koksa na tą stronę, jedzenie też. Jakiś budulec tutaj zróbmy tak, żebyśmy mieli się czym zamurować, jakby co. I więcej tego kobla bym wziął, więcej kobla, bo mamy go mało strasznie. Kobla nigdy za wiele, jak to się mówi, nie? Dobra, tu zamurujmy to. I teraz tak, bardzo ważna sprawa, my musimy stąd jakoś wyjść. Musimy, czekajcie, wezmę ten crafting może. O, jak teraz pływam, to nie jest to takie szybkie. To jest trochę tak jakbym, no w sumie jakbym pływał, to jest identycznie. Dobra, bierzemy tutaj tego dirta i musimy się stąd wynieść. Czy ja zepsułem Minecrafta w tym momencie? Czy ja w tym momencie zepsułem tą modyfikację? Czekajcie, czy jak ja wrócę do wody teraz, czy to jest do naprawienia? Czy ja zepsułem to teraz, że ja mogę wypłynąć z tej wody? Czekajcie, chyba że ona się nie tworzy w dół, czekajcie, wykopię tu. No jestem mega ciekaw, czy ja w tym momencie zepsułem coś? Ej, oni sobie w ogóle popłynęli. Więc mega dobrze. Dobra. Nie no, działa to. Czyli... zepsułem płynąc w dół. Okej, czyli tak mogę psuć Minecrafta, super. To mega dobrze. O, utopimy cię. O nie, znowu tu są. Dobra, potrzebujemy więcej drewna, bo mamy go bardzo mało. Zostawcie mnie, błagam was, nie torturujcie mnie, ja wam nic nie zrobiłem. Proszę. Skąd oni się biorą w ogóle, to jest niemożliwe. Ta ryba jeszcze, no nie wiem, no to jest przecież jakiś, to jest jakiś żart, no nie dadzą mi spokoju, nie ma szans, dobra, musimy się przedostać gdzieś do jakiejś kopalni. O, ale mamy cave'a, dobra, wchodzimy tu, wpływamy, jak prawda piękna ryba, oni mnie nie gonią już, dobra, to tyle dobrze. O, mamy żelazo, bierzemy to żelazo oczywiście, bo żelaza nigdy za wiele, dobra. Dobra, tam jest też żelazo, ale weźmy sobie może najpierw tego węgla, bo to też nam się przyda, nie da się ukryć. No i potrzebujemy drewna, bo drewna mamy strasznie mało, strasznie. A my go potrzebujemy do właśnie narzędzi innych takich. To jest nam mega potrzebne. Dobra, czekajcie, bierzemy tutaj tego kobla. To już 8 minut już to walimy. Dobra, czekajcie, lecimy tu. Czy jak... I okej, czyli ja w kopalniach jestem w stanie to zbagować. Okej, no dobra, no to... to nie wiem, to bagujemy, nie ma... O, teraz już nie mogłem jakoś, coś się ta woda pojawiać zaczęła. Tu na przykład, o, pojawia się, czekajcie, czy ja to naprawiłem w tym momencie? Czy ja to naprawiłem? Chyba tak, chyba to naprawiłem w tym... Nie, proszę, zostaw mnie, proszę. One tak jakby wyczuwają, jak coś jest pod wodą. Mamy tego koksa w razie czego, żeby zjeść jeszcze. Tylko ja bym potrzebował tego... Potrzebowałbym bardzo, ale to bardzo, żarcie. W formie czegokolwiek, ryb czy... Czemu te ryby znikły w ogóle? Gdzie one się podziały? Czekajcie, ja pływam? Ja pływam, dobra. Jakiekolwiek żarcie potrzebuję, jakiekolwiek, naprawdę. Czekajcie, zbierzmy sobie to drewno. W ogóle tu, w tym świecie, w tym momencie, drewno zaczęło się jakby, no wiecie, pojawiać pod wodą. W sensie, jakby jest pod wodą. To jest w ogóle totalnie dziwne. Ale dobra, musimy znaleźć... Ja bym jakąś wioskę chciał znaleźć. Jezu, wioska by nam tak pomogła. Tak by nam pomogła wioska w tym wszystkim, w tej całej jakby... w tym trudzie całym. Dobra, czekajcie, czy my tu gdzieś mamy jakąś... Zobaczmy cokolwiek. O, co to jest? Okej, mamy tu jakąś rybę. I tu możemy coś mieć w tym, co? Chyba możemy, czekajcie, rozwalmy to. Rozwalmy tutaj tak. O, jest skrzyneczka, dobra, super. Na całe szczęście nie muszę się martwić w ogóle powietrzem, co jest mega fajne. Klątwa znikania, dobra. To ja nie chcę tego, nie chcę klątwy znikania, bo to będą mi chyba znikać rzeczy ze ekwipunku. Dobra, czekajcie, czy ja mogę... Jak ja mam teraz stąd wypłynąć, żeby tutaj móc wypłynąć? Dobra, tak, wypływamy, okej. I płyniemy dalej, szukajmy jakichś następnych rzeczy. Tu są drzewa, tak? Ale już zalane wodą? Aha, bo to jest to miejsce, w którym ja już byłem, to nie wracamy tam, bo tam... O nie, właśnie one tam były. Najgorzej i... O, teraz nie zniknęły te ryby, a wcześniej mi zniknęły. Myślałem, że znikają dlatego, że ja wodę pojawiam ciągle przed sobą. Ale widocznie nie, dobra. Znajdźmy jakieś podziemne...
Jakieś podziemne właśnie te, jak to się nazywa, dungeony takie. Te mnie gonią, gonią mnie dalej i nie dadzą za wygraną. No nie może być. Potrzebuję żarcie, bardzo potrzebuję żarcie. Dobra, zabijamy te ryby, zabijamy te ryby. Proszę. Proszę, chodź tu. Dobra, dobra. Dobra, dobra, ale one tak latają, one tak śmiesznie pływają, to jest niemożliwe. Nie, proszę, chodź tu. Tylko one płyną do góry, te ryby. Dobra, dobra, i lecimy stąd. O nie, zostaw mnie! Co jest grane? Nie, mamy mało życia, strasznie, ja nie mogę się niczym uleczyć. No to jabłko chyba będę musiał jeść zaraz. Ja nie chcę zginąć teraz, proszę. Nie, ile was tu jest? W tym momencie stwierdzam, że na wersji 1.16 Nether jest, znaczy Nether, Boże, pod wodą jest strasznie ciężko. Gdybyśmy mieli tak żyć pod wodą, to by było to nie do przeżycia. Dobra, nie gonią mnie chyba. Chyba mamy spokój. Chyba, tak mi się wydaje. Ale nie mam pewności, więc rozwalmy sobie to tutaj na spokojnie. Weźmy sobie to żelazo. Lecimy dalej, musimy zaraz zrobić sobie te żelazne narzędzia w ogóle. Ale chyba dali mi spokój. Dobra, dali mi spokój. Okej, mamy spokój. To jest najważniejsze w tym momencie. Dobra, przepłyńmy tu. No nie, tu jest znowu woda. Czy to oznacza, że one tu gdzieś będą? To jest niemożliwe. Jak ja pływam w ogóle na... No nie wiem, super ta modyfikacja jest. Dobra, przepłyńmy sobie... Ja bym chciał znaleźć jakąś wioskę, naprawdę, przysięgam. Że wioska... Albo tu jakiś ten... Jak wy szybko pływacie? Co jest? Od kiedy owce tak szybko pływają? Co jest nie tak? Dobra, tu... Tu... O! Czekaj. O! Zepsułem to znowu! A nie, dobra, to był chwilowy lag, bo już za dużo tej wody pojawiłem tutaj na tym świecie. Dobra. Co? One znowu... Nie! Strzela do mnie ta ryba, najgorzej! Nie, proszę, nie bij mnie. Tu jeszcze wiedźma jakaś. Pa, jak mnie gonią. Jakby się dało ich odciąć jakoś od tej mojej wody, to by było świetnie, naprawdę, przysięgam, że byłoby mega dobrze. Proszę jakąś wioskę. Ja tu w ogóle mam ograniczone widzenie w tej wodzie z zewnątrz. Masakra, ta krowa jak tam szybko biega. Masakra, dobra, ja tutaj rozwalam ciągle tą trawę. Dobra, czy znajdziemy na pustyni? Ja jestem teraz jak taki... Nie wiem, ratuję wszystkich tutaj pod tą wodą, tutaj tą, znaczy pod, na tej pustyni tą wodą. Przecież ja tutaj w tym momencie, jak Prometeusz niósł ogień, tak ja niosę wodę. Normalnie, dobra, biorę, jem to jabłko, bo musimy mieć jakieś życie, kurczę, a nie mam co... A nie, mam co jeść, bo ja pozabijałem, oje, bez sensu, że ja zjadłem to jabłko już. Ale dobra, przynajmniej podleczymy się na maksa. I będziemy już mieli, kurczę, z głowy wszystko. Dobra, tu... Nie, znowu ta ryba, dlaczego one się pojawiają tak randomowo? Dlaczego tak się to dzieje? O, skrzynka. Skrzynka, proszę. Dlaczego one się tak pojawiają, te skrzynki randomowo też? To też jest ciekawe. Dobra, płyniemy dalej. Nie ma co tutaj przeciągać dłużej. Co tu powstało? Nad grzybem takie coś? To też w losowych miejscach powstaje. Dobra, to jest mega dziwne. Oj, się noc zaczyna, to już w ogóle mamy małe ograniczenie widoczności. Czekajcie, ja tu miałem pochodnie jakieś, czy nie? Teraz mam pochodnie. A nie, miałem chyba, dobra. Bierzemy pochodnie w ręce, to nam jakoś rozświetli, mam nadzieję, niektóre miejsca. I będzie dobrze, dobra, czekajcie, czy my tu gdzieś... No, znowu owce mamy. Ja bym poszedł w kopalnię znaleźć jakieś diaksy, bo... Nie wiem, taki latam od góry, znaczy ciągle nad tą ziemią, a w dół bym się wkopał chętnie, żeby diamenty poszukać. Dobra, znajdujemy wodę i na dół idziemy. Najbardziej to chciałbym się... Mamy w sumie wszystko, czego nam trzeba. A, dobra. Czekajcie, jeszcze tylko tutaj sobie drewno zbiorę, bo już mnie nie gonią chyba. Tu, bo tu jest sporo drewna, to na luzie zbierzemy. Tu, raz, dwa. Szybko, zbieraj to zanim tutaj przylecą, bo to będzie dramat, jak przylecą znowu. Mamy to, okej. To nam powinno wystarczyć w zupełności, naprawdę. Tak mi się wydaje, że już więcej nie będzie trzeba w ogóle nigdy tego. Dobra, wkopmy się gdzieś do dołu. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepszy pomysł. Gdzieś tu jest woda, okej. Dobra, wszędzie jest woda, w sumie teraz jak tak sobie myślę. Dobra, wkopmy się w dół po prostu. Wkopmy się w dół i zobaczymy, co tam będzie. Co nas tam czeka. Dobra, tu... Nie! Dobra. Udało nam się. Czy ja teraz jestem pod wodą? Jestem pod wodą, dobra. To jest najważniejsze. I kopujemy się na dół. Teraz już odcięliśmy się od nich, mamy święty spokój. Możemy kontynuować naszą przygodę tutaj pod wodą. Teraz lecimy na poziom 11, żeby zdobyć jakiś... Chociaż jeden diament. Proszę, jeden diament. Jeden diament by się nam przydał jak... Nie wiem co. O, ale kozak. O nie, znowu to zbagowałem. O nie. Dobra, tu jestem w stanie to odbagować chyba jakoś. Czy jestem to w stanie zrobić tutaj jakoś? Chyba jestem, dobra. A nie, zepsułem to. Najgorzej, że to się w kopalniach psuje.
Nie, dobra, czekajcie, tu jakoś wkopmy się i lecimy znowu na dół. Bo musimy być na poziomie 11, a jesteśmy na 30. No więc... Niby trochę oszukane, bo tu nie pływamy pod wodą, ale wiecie, ryby też czasami są poza wodą, jak się je wyłowi, więc w sumie dalej jestem rybą, nie oszukujmy. Boże, co za challenge, dobra. Jesteśmy na poziomie 11 w tym momencie i kopiemy teraz diamenciki. Teraz są kopane diamenty i teraz już chyba nawet nie potrzebujemy... Tak, teraz jesteśmy nawet pod wodą ciągle. Więc w sumie nie oszukaliśmy, jest wszystko dobrze, szukamy teraz diamentów. Tylko pytanie, ile nam to potrwa i czy mi starczy w ogóle kilofu, bo wydaje mi się, że nam nie starczy. Dobra, zamieńmy sobie to wszystko na deski, bo to nam się najbardziej przyda. Zróbmy sobie z tego mnóstwo patyków, bo desek to na pewno nie użyjemy. Zróbmy tak i zróbmy sobie kilofy jakieś. Chociaż przydałoby... O, wiem, co by się przydało zrobić. Najpierw piec by się przydało zrobić, więc zróbmy sobie najpierw piec może. Jako tako. Tu, uwaga, piec leci. Tu i przepalamy żelazo, które mamy. Okej, dobra, a póki co kopiemy tym, co mamy. Dobra, podoba mi się ten challenge. Naprawdę, gdyby tak wyglądał Minecraft, byłoby to... Co najmniej ciekawe by to było, więc w sumie czemu by nie, niech tak Minecraft wygląda. Dobra, kopiemy do przodu. Ja bym tu mógł w ogóle kopać na jedną kratkę tylko, bo to jest ta wersja, na której można na jedną kratkę... O, dobra, zepsuł mi się kill off, więc szybko bierzemy sobie tutaj 3 żelaza, które nam się zaraz zrobią i robimy kill off i kopiemy dalej. Cel to znaleźć diamenty, naprawdę, to jest mój jedyny cel, który chcę w tym momencie zrobić. Jak znajdę diamenty, to kończę odcinek, bo to już jest wszystko, co chciałem zrobić w tym odcinku, naprawdę. Znaleźć diamenty, kopiąc tylko pod wodą. Czemu ja aż tyle, jak robię tylko jeden kill off? Dobra, bierzemy to i kopiemy kill offy. Kopiemy diaksy. Bierzemy tu. A jakbyśmy tak na jedną kratkę zrobili w sumie, czemu by nie? To też by było dobre. I kopiemy teraz diamenciki, czemu by nie? Mam nadzieję, że coś znajdziemy, bo... Wiecie, jak wygląda Minecraft. Bez diamentów to jest smutno, smutek jest bez diamentów, więc przydałoby się. I zaraz se kichnę. O! O, jeny, przepraszam bardzo. Dobra, tu mamy tak. Znowu coś zbagowałem, ale czy... Nie, myślę, że tu jest woda, dobra. Dobra, cofnijmy tak i skręćmy po prostu w jakąś stronę, żeby dalej być pod wodą, bo tam mamy wylot jakiś. Więc, o, dobra, żelazo też się przyda, ale bardziej diamenty. Proszę, jeden diament, jeden jest skromny, nikomu nic nie szkodzący diament, naprawdę. Bo to mi po prostu zrobi odcinek, wiecie, że znalazłem diamenty pływając jako ryba. No, przecież to jest potrzebne, to jest przecież ważne. Dobra, mam żarcie, już mamy lipę, o nie, najgorzej. Ale tu nas na szczęście nic nie goni, na tyle kratek nas nic nie będzie gonić na szczęście, więc mamy w sumie spokój. Proszę, diament, jeden nic nie szkodzący diament, nikomu nic nie szkodzący diament. Proszę, bo ja nie chcę się cofać po następny kill off. Proszę, jesteśmy na poziomie 11? Jesteśmy. Dobra, a może 10 może, spróbujmy 10. 10, może tu będzie bardziej korzystnie, co? Może tu? Chyba nie... O, mamy diamenty, dobra, znalezione diamenty są normalnie na tym, pod wodą. Pod wodą diamenty znalezione, no i koks. O nie, teraz nie mogę wrócić. A nie, wrócę, dobra, uwaga, tu. Wracamy z powrotem do naszego kilofa, znaczy do piecyka, Boże, co ja mówię. Dobra, słuchajcie, znaleźliśmy diamenty kopiąc tylko i wyłącznie pod wodą. Jedyne, co chcę teraz zrobić, to po prostu zrobić diamentowy kilof. To jest jedyne, co chcę zrobić, żeby było, że znaleźliśmy. Mamy diamentowy kilof. No przecież to jest coś pięknego. Udało nam się znaleźć diamentowy kilof, będąc rybą w Minecraft, tak naprawdę. Znaczy znaleźć, zrobić. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, to koniecznie stawcie łapkę w górę. Wtedy postaram się coś takiego dla was nagrać. Oczywiście subskrypcja na dole jest bardzo ważna. Trzymajcie się, do następnego odcinka już jutro. Na razie, pa pa.